Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. unijnych środków pozyskanych w ramach KPO, sytuacji na Ukrainie czy propozycji PiS zmian w Konstytucji. Proszę bardzo. Pan sobie przybije, panie. Chętnie to zrobię, dziękuję bardzo. No to jak można, to ja może tak zacznę. Ale nie z tej wielkiej polityki światowej, tylko takiej już bliskiej naszej tu tych wydarzeń. Tu i tam się słyszy głosy, żebyśmy już przestali oczekiwać tych pieniędzy, których tam pani Urszula trzyma gdzieś w gablocie i zamknęła. Żebyśmy przestali już łkać o te pieniądze. Machnijmy ręką na te pieniądze. Państwo nie upadnie. Państwo nie upadnie. Będziemy mieli swój budżet, swoje dochody. Przestańmy łkać i prosić Unię o te datki i konfigurować różne tu sprawy, zmieniać sądownictwo, bo tam Unia każdy, zmieniać obyczaje, tradycje, zwalać, wszystko zwalać, bo nam potrzebne pieniądze. No dobrze. Rzucić to wszystko. No dobrze, tylko... Panie, jeszcze nie wszystko. Tak, proszę bardzo. Proszę pana, bo ktoś powiedział przed wojną, że honor się liczy i ambicje. No to... Nawet tak, bek, a po czym uciekł za granicę. Miejmy honor, nie prośmy tą Unię Europejską o jakiekolwiek datki. Będziemy mieli, sami zdążymy drogi budować, sami zdążymy się uzbrajać. Włącz z tą sprawą, z tą Unią. I druga pytanie. To może najpierw ja na to, a potem pan zada następne. No dobrze, jest taka możliwość. Jest taka możliwość prawno-traktatowa. Tylko w takim razie, po co w ogóle mamy być w Unii, jak nie spodziewamy się stamtąd żadnych korzyści? Wychodzić. A wyrzucić nie mogą, bo nie ma przepisów, żeby wyrzucić. Z harcerstwa się... Nie, proszę pana, wyrzucić nie, ale wyjść można. Wielka Brytania wyszła, tak. Wielka Brytania wyszła. Natomiast dopóki... Od kogo? No od kogo? Składki nie płacimy, wychodzimy, do widzenia. Proszę pana, składka nie jest taka duża, to znaczy oczywiście nie jest mała. To jest około 30 miliardów złotych rocznie. Nasza, to zależy od około, mówię, bo to tak, od kursu walutowego zależy. Około 30 miliardów złotych rocznie. Natomiast no, Polska się trochę tam spodziewa od tej Unii. Ona oczywiście stawia warunki, tak jak mówiłem, ten mechanizm warunkujący wprowadzili. Można oczywiście. Ja to w ogóle byłem, wie pan, w 2003 roku przeciwnikiem tego, żeby Polska w ogóle do Unii wchodziła. Na przykład jest ta, no ale większość chciała, bo jaka była, jaka była, no niewielka, ale wystarczająca. Jaka była linia propagandowa wtedy, że Unia sypnie złotem i znowu będzie jak Zagierka. Ja wtedy argumentowałem tak, że są że poza Unią jest życie. Większość państw świata do Unii nie należy i jakoś żyje. A nawet niektóre państwa europejskie nie należą do Unii nie dlatego, że Unia nie chce, tylko że one nie chcą. Na przykład Szwajcaria. W Szwajcarii było 5 referendów. Czy przystąpić do Unii, czy nie. Za każdym razem liczba przeciwników była coraz większa, więc już 6 nie robiono, bo się obawiali, że będzie 100% przeciwko, więc już nie. I Szwajcaria nie. No to, ale jaki argument był zwolenników przyłączenia Polski do Unii? A, no Szwajcaria to co innego, Szwajcaria jest bogatym państwem. Ja mówię, to prawda, że jest bogatym państwem, a przecież nie dlatego, że się gdzieś zapisała i ktoś sypnął im złotem, tylko dlatego, że się rządzi prawidłowo. No to my też się rządźmy prawidłowo. Nie liczmy na to, że ktoś nas obsypie złotem, bo nawet jak nas obsypie, to nie dlatego, że ma dobre serduszko, tylko dlatego, że na coś w związku z tym będzie liczył. No i teraz jest, to jest tak, jak przychodzą tam, przychodzi towarzystwo do restauracji. No i tam tańce, hulanki, swawola, gwar, śmiechy i tak dalej, aż do godziny 11. Bo o godzinie 11 przychodzi kelner z rachunkiem. I wtedy już gwar cichnie, śmiechy zamierają i jeden na drugiego niespokojnie spogląda. Otóż my jesteśmy już w tej fazie.
Więc oczywiście można, tylko widzi pan, jest pewien problem, bo w ciągu ostatnich 4 lat rząd już w tej chwili to nie ma żadnych hamulców, nie może już niczym pohamować swojej rozrzutności. I wprawdzie pan premier Morawiecki powiada, że finanse państwowe nie są w złym stanie, ale to tylko dlatego takie można tworzyć wrażenie, że jest stosowana kreatywna księgowość. Otóż coraz więcej wydatków państwowych jest ulokowanych w tak zwanych funduszach pozabudżetowych. I nawet te wydatki na powiększenie sił zbrojnych to są w specjalnym funduszu pozabudżetowym. Więc bilans na papierze wygląda tak, że rzeczywiście nie jest. No ale tamte pieniądze naprawdę wychodzą. Tamte pieniądze, trzeba znaleźć jakieś pokrycie na tamte pieniądze. No i jeszcze teraz niepotrzebne nam są te unijne, żadne te. No dobra, honorem, wie pan, się można unosić, ale skąd wziąć szmalec? To jest pytanie, skąd wziąć szmalec? Wie pan, i to na to pytanie trzeba mieć odpowiedź, bo... Oszczędności ludzie nie chcą. Ach, proszę pana... Ostatnio żyją. No, wie pan, ja niedawno zapłaciłem podatek. Mógłbym te pieniądze zaoszczędzić, ale nie mogę. Bo już nie. Dlaczego, proszę pana, wcale takiego godnego poziomu życia nie prowadzę. Wyobrażam sobie jeszcze lepszy poziom, wie pan. Ale no, wedle stawu grobla, jak to mówią. Natomiast no nie może pan zaproponować, niech się pan nie gniewa, ale nie może pan zaproponować, żeby te wszystkie wydatki, na przykład, pan prezydent Duda podpisał teraz ustawę przedłużającą o dalsze 60 dni ten socjal, zresztą cały czas rozszerzający się dla uchodźców ukraińskich. Myślę, że na 60 dniach się nie skończy. Co więcej, jeżeli na Ukrainie pójdzie coś nie tak, a przecież może pójść, to liczba tych uchodźców może się szybko podwoić, dlatego że mężczyźni przyjadą, żeby się połączyć z rodzinami. Być może, że niektórzy przyjadą z bronią, bo cywile zostali uzbrojeni w ramach mobilizacji. W związku z tym możemy mieć problem, nie tylko finansowy, ale finansowy też. Bo tamtych też trzeba będzie, coś im trzeba będzie dać, żeby, wie pan, nie zaczęli tej broni używać przeciwko nam. No to trzeba będzie płacić im haracz, tak jak król Michał Korybut-Wiśniowiecki podpisał taki traktat w Buczaczu, który oddawał Polskę właściwie, wie pan, Polska stała się płatnikiem haraczu dla Turcji i dla Tatarów, żeby tylko nie napadali na Polskę. No to dla Tatarów to było znakomite rozwiązanie, bo to wie pan, żeby napaść, to żeby tam obrabować, to najpierw trzeba napaść. No to tamci się mogą bronić, to można łeb stracić i tak dalej. A tu król obrabuje swoich poddanych i nam zapłaci. No to czegoż chcieć więcej? Oczywiście Sejm tego traktatu nie ratyfikował i Jan Sobieski potem to wszystko odkręcił, ale tak było. Polska przez pewien czas była takim lennikiem i to nawet nie tylko Turcji, ale i Hana Krymskiego. Także no, musimy sobie z tego zdawać sprawę. Ale pan spekuluje, że oni z karabinami mogą przyjechać? Do niewoli pójdą, jak przegrają. Dlaczego? A po co, proszę pana? A jak Putin... Ja być w niewolnikiem, przegrał wojnę i siedzi. Pan tak mówi, a Putin może mieć inne zdanie. Po co mu... Putin mówi wolno i złapać. Ale Putin, to ja to nie rozumiem. Wygrywam wojnę, to wojsko wszystkich obcych, które bym wybrałem do niewoli. A po co? I utrzymywać ich, karmić ich? A po co? Kiedy niech Polska ich karmi.
No to proszę pana, jak ja bym był na miejscu Putina, to właśnie tak bym zrobił. Po co ja mam na nich wydawać pieniądze? Niech Polska wydaje na nich pieniądze. Proszę. A kto to zrobi? A kto to zrobi? Proszę pana, 100 tysięcy... Nie. 100 tysięcy ludzi na dobę przechodziło przez przejście w Medyce Żurawicy. I myśli pan, że Straż Graniczna jest w stanie sprawdzić tych ludzi, co oni wiozą? Mowy nie ma, to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Proszę bardzo, drugie pytanie. No. Jeśli pan pozwoli, ze smutkiem to mówię, ze smutkiem. No. Proszę jakąś taką analizę socjologiczną powiedzieć. Dlaczego i jakie są przyczyny tego, że we wszystkich tych podawanych sondażach, ta partia prowadzi PiS i tak dalej, w ogonie wlecze się demokracja. Konfederacja. Ja to z żalem mówię. Jakie są przyczyny tego, że tacy tam chłopcy ambitni, niektórzy bardzo mądrzy, ale jak to różne partie, nawet Hołownia z nimi wygrywa. Hołownia wygrywa z Konfederacją. To nie jest takie trudne. Dlaczego wie to pan, się tak w przypadku Szymona Hołowni. Co naród polski robi? Co robi? Odrzuca Konfederację. Proszę pana, no ja akurat uważam, że to, że niedobrze robi. Ale no ja w ogóle nie jestem ultrasem demokracji. Ja w ogóle nie jestem ultrasem demokracji, wie pan. Ja, nie, proszę posłuchać. Ja w ogóle nie wierzę w autentyczność demokracji. No to jest inna sprawa. Nie, ale Konfederacja. No i co z tego, że Konfederacja? Konfederacja liczy na to, że zdobędzie głosy wyborców. Władzę. No to władzę. To jest zadanie każdej partii, władzę dostać. A oni w ogóle nie idą. No to są dwie możliwości. Albo nie chcą, albo nie mogą. No słyszałem, że media ich nie mają, do telewizorów ich nie zaprasza. No to, ale to, to Konfederacja nie miała mediów i wcześniej. Przecież nie była pupilem mediów, bo to inne partie są. Ale wie pan, jak mówię, albo nie chce mieć władzy, albo nie może. Bardzo możliwe, że nie może, bo widzi pan, mówiłem tutaj, że Polska jest obiektem pewnych operacji. No i teraz niech pan sobie postawi samemu sobie pytanie. Jak by pan traktował Polskę i scenę polityczną w Polsce, gdyby pan był kanclerzem Niemiec? Powiem panu tak, co ja bym zrobił. To co ja bym zrobił? Jak ja bym był kanclerzem Niemiec i nie uważałbym, że Polskę trzeba zlikwidować, to bym tutaj popierał takie ugrupowania jak socjalistów, tam takich różnych, żeby Polska była państwem słabym, żeby mój następca, żeby tu nie dopuścić do powstania zalążku jakiejkolwiek siły, z którą za 50 lat mój następca będzie miał problem, a za 100 lat być może już nie poradzi sobie z tym. Więc w zarodku trzeba takie niszczyć takie możliwości. Gdybym uważał, że Polska jest krajem wrogim, który trzeba zniszczyć, to bym popierał tutaj anarchistów, tam pederastów, no tak, żeby roznieśli Polskę w ciągu 2 lat na ryjach. I wtedy miałbym spokój. No to, a inne państwa mają duże możliwości w Polsce. Wspomniał pan pana Hołownię. Skąd się wziął pan Hołownia? Nie. O, to by było jeszcze z Bogiem sprawa. Otóż, nie wiem, czy państwo wiecie, że takim impresario pana Hołowni jest pan Kobosko. Pan Marek Kobosko, Michał Kobosko. Michał Kobosko, zanim został impresario pana Hołowni tutaj, 2 tygodnie wcześniej jeszcze był członkiem takiego bardzo wpływowego think tanku w Waszyngtonie, Rady Atlantyckiej. W tej Radzie Atlantyckiej są generałowie z Pentagonu, są tajniacy tam z bezpieki amerykańskiej, są Goldmany Sachsy,
No i różni tacy, i między innymi pan Kobosko. Między innymi pan Kobosko, więc pan Kobosko być może, że jest najmniej tam znaczącym jego mościem, ale no, skoro go przyjęli do towarzystwa jako kolegę, to znaczy, że musi mieć jakieś zalety. I pan Kobosko zrezygnował z członkostwa w tej, na 2 tygodnie przed przyjazdem do Polski, gdy się objawił nam jako impresario pana Szymona Hołowni. Dlaczego? Proszę pana, a gdyby pan był prezydentem Stanów Zjednoczonych? Na razie, proszę pana, Prawo i Sprawiedliwość jajo zniesie, żeby tylko zadowolić prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale no może się przeziębić Jarosław Kaczyński. A poza tym, wie pan, Prawo i Sprawiedliwość, no tam krzywym okiem patrzy na tych Sodomczyków, Gomorczyków, a pan Hołownia nie. Pan Hołownia by ich przytulił do serca gorącego. Więc na wypadek, gdyby PiS się przeziębił, to Stany Zjednoczone nie, wtedy nie będą na gwałt szukać jakiegoś przyjaciela, tylko już go mają. Wie pan, wtedy się zakochamy w Szymonie Hołowni jako w jasnym idolu. A telewizja rządowa nas przekona, że to jest najlepiej dla nas, tak będzie. I bardzo wielu ludzi się przekona. Także, wie pan, niech pan z tego punktu widzenia spojrzy na Konfederację i w ogóle na całą scenę polityczną w Polsce. To jest bardzo, właśnie trzeba, ja tak studentów, jak jeszcze miałem zajęcia ze studentami, to tak komentarz polityczny, od czego trzeba zacząć, żeby wczuć się tę osobę, której postępowanie się chce skomentować, spróbować myśleć tak, jak ona myśli, spróbować chcieć tego, czego ona chce. Jakbym się wtedy zachował, będąc na jego miejscu? I to bardzo pomaga. Także jeśli można tutaj... Proszę bardzo. Proszę państwa, dawno się nie widzieliśmy, bo jeszcze przed tak zwanym długim weekendem, a więc przed 2 dniami świątecznymi, jedno to jest święto naszych okupantów, tradycyjnie przypadające 1 maja, to jest oczywiście wiosenne święto naszych okupantów, bo mamy i zimowe święto naszych okupantów, które przypada 13 grudnia i to dwie przyczyny się na to składają, mianowicie jedna to jest rocznica wprowadzenia stanu wojennego przez człowieków honoru, a druga to jest podpisanie traktatu lizbońskiego w 2007 roku przez pana premiera Tuska i pana ministra Sikorskiego w obecności pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Proszę państwa, długi weekend już minął, na Ukrainie rozwija się tak niemrawo ofensywa wojsk tamtejszych przeciwko separatystom. No, miało miejsce wydarzenie, które pokazuje, jak perfidni są ci separatyści. Otóż w Odessie został podpalony gmach związków zawodowych, w którym w pożarze zginęło około 30 osób. Ukraińskie media dają do zrozumienia, że to byli separatyści, którzy sami się perfidnie podpalili, żeby w ten sposób zaszkodzić świętej sprawie jedności Ukrainy. No, to mi przypomina taką opowieść z syzyfowych prac Stefana Żeromskiego o bezczelnych i niebezpiecznych konspiratorach, którzy strzelali, ale bez prochu. Otóż niebezpieczni, bezczelni i niebezpieczni separatyści sami się podpalają, żeby zaszkodzić świętej sprawie jedności Ukrainy. No to oczywiście powinno być surowo karane i tym bardziej, że wygląda na to, iż ta sprawa robi się zaraźliwa. Oto dzisiaj właśnie, to znaczy 6 maja, w Wierchownym Sowiecie Ukrainy, w Radzie Najwyższej, znaczy się, której przewodniczy pan Turczynow,
odbyło się głosowanie, w którym rządowy projekt doznał porażki. Premier Arszenik Jaceniuk próbował przeforsować pomysł, żeby 25 maja odbyło się referendum w sprawie jedności Ukrainy, no ale Wierchowny Sowiet tego nie zaakceptował, twierdząc, że nie można przeprowadzać referendum pod lufami karabinów. Jest to o tyle ciekawe, że separatyści właśnie pod lufami karabinów zamierzają w najbliższym czasie przeprowadzić referendum w tych okręgach, referenda w tych okręgach, które tam kontrolują, no bo zarówno pan pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy, pan Turchynow, jak i premier Arszenik Jaceniuk przyznali się, że Kijów nie kontroluje sytuacji przynajmniej w dwóch obwodach wschodnich, a być może nawet w większej ich liczbie, no to pokazuje, że wydarzenia na Ukrainie ewoluują w kierunku zaprogramowanym przez Rosję. Potwierdziło to ostatnio aż dwóch naszych dygnitarzy, pan minister Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych, i pan minister Radosław Sikorski, stwierdzając, że na Ukrainie jest wojna. To znaczy wojna domowa oczywiście. Ja mówiłem zawsze, że Rosjanie właśnie taki cel mają, doprowadzić do wybuchu wojny domowej we wschodnich obwodach Ukrainy, co doprowadzi siłą rzeczy do pęknięcia tego państwa, a więc do realizacji w następstwie tego pęknięcia scenariusza rozbiorowego. No i to właśnie widać wyraźnie, że w tym kierunku wydarzenia zmierzają. Najzabawniejsze było to, że pan minister Sienkiewicz zauważył, że to wprawdzie jest wojna, no to nie trzeba być specjalnie spostrzegawczym, żeby zauważyć takie rzeczy, zwłaszcza, że tam strzelają strzałami, prawda? Ale stwierdził, że Polska jest przygotowana na najgorsze. No to najgorsze, co mnie zaintrygowało. Oczywiście pan minister Sienkiewicz może myśleć o sobie przede wszystkim, zgodnie z tym, jak to pewien mizantrop powiadał. Ten mizantrop powiadał, że ludzie to straszni egoiści, każdy myśli tylko o sobie, o mnie myślę, ja jeden na całym świecie. No i pan minister Sienkiewicz być może właśnie też myśli w podobny sposób. A co może być z punktu widzenia pana ministra Sienkiewicza najgorsze? No najgorsze może to być to, że utraci posadę. Jak to były premier sanacyjny Sławoj Składkowski w Strzępach Meldunku twierdził, nie ma nic gorszego, jak zostać zwisakiem. Właśnie to zostać zwisakiem, on to nazywał dygnitarzem bez posady. No to rzeczywiście, jeśli by wydarzenia na Ukrainie doprowadziły do takiego rezultatu, że pan minister Sienkiewicz zostałby zwisakiem, to oczywiście z jego punktu widzenia jest to najgorsze. Czy Polska jest na taką ewentualność przygotowana? No myślę, że tak. Myślę, że tak, że to jeszcze Polska jakoś wytrzyma. Dziury w niebie w każdym razie z tego powodu nie przewiduje, więc rzeczywiście jako tako Polska jest na rozwój wydarzeń na Ukrainie przygotowana. Jeżeli tylko takie, żeby tylko nic gorszego nas nie spotkało, ale o tym chyba pan Bartłomiej Sienkiewicz już nie myśli, bo jak straci posadę, to oczywiście o Polsce będzie myślał już kto inny. On będzie myślał tylko o sobie, jak to zwykł czynić. Proszę Państwa, za to o Polsce myśli nieustannie pan prezes Jarosław Kaczyński. Pan prezes Jarosław Kaczyński w ramach stręczenia swoich faworytów do Parlamentu Europejskiego wysunął taki pomysł, żeby do konstytucji polskiej wprowadzić taki zapis, że Polska jest wolna. No to jest znakomity pomysł, podobnie jak inne pomysły, wszystkie inne pomysły pana prezesa Kaczyńskiego, chociaż z drugiej strony niepodobna nie zauważyć, że gdyby dzięki zapisom konstytucyjnym narody i państwa stawały się wolne, no to już świat dawno byłby rajem na ziemi. I tym bardziej, że można by było w ten sposób załatwić jeszcze inne sprawy, na przykład wpisać do konstytucji, że w państwie panuje dobrobyt, a obywatele są
są szczęśliwi, no i po krzyku, sprawa załatwiona. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to taka, że no właśnie dlaczego mielibyśmy teraz wpisywać do Konstytucji taką normę, że Polska jest wolna? Najwyraźniej dlatego, że pojawiły się jakieś wątpliwości. A pojawiły się, jak sądzę, w następstwie ratyfikacji traktatu lizbońskiego, którego prezes Kaczyński był gorącym orędownikiem. No i między innymi to on, że tak powiem, doradzał panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu jego ratyfikację. No i taka ratyfikacja nastąpiła i stąd się zaczęły wszystkie problemy, to znaczy nie wszystkie, bo niektóre problemy zaczęły się już po Anschlussie 1 maja 2004 roku. A Anschluss nastąpił w następstwie referendum akcesyjnego przeprowadzonego w czerwcu 2003 roku, w którym to referendum akcesyjnym pan prezes Kaczyński wraz ze znaczną częścią swojej trzutki pisowskiej optował za Anschlussem. Więc można powiedzieć, że postępuje teraz w myśl zasady, że ten najlepiej potrafi naprawić zegarek, kto go popsuł. No, to nie jest takie głupie z tym, że sprawy zaszły tak daleko, że zapis konstytucyjny niczego nie rozwiąże. Między innymi dlatego, że jest wyrok Trybunału Międzynarodowego, znaczy Europejskiego, przepraszam, Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu jeszcze z 1964 roku, który przesądza o nadrzędności prawa unijnego nad prawem poszczególnych krajów członkowskich bez względu na rangę ustawy krajowej. No, ale o takich sprawach trzeba było myśleć wcześniej, bo teraz oczywiście to można tylko groźnie kiwać palcem w bucie. No i pan prezes Kaczyński właśnie groźnie kiwnął palcem w bucie. Proszę Państwa, jeszcze o jednej sprawie chciałbym krótko powiedzieć. Zbliża się rocznica zwycięstwa nad faszyzmem.